Witam na naszym cotygodniowym spotkaniu z cyklu Polecane Książki. Dzisiaj opowieści pielgrzyma. Zapraszam. Chciałem zaprosić Was do lektury kolejnej książki. Tym razem to Opowieści Pielgrzyma. To moja ulubiona książka, jedna z takich wielu, które czytam od wielu lat co roku, widząc pewną głębię. Krótki wstęp historyczny, ponieważ ta książka ma swoją bardzo bogatą i ciekawą historię. Posłuchajcie. Opowieści Pielgrzyma to książka z XIX wieku, relacjonująca przygody rosyjskiego pielgrzyma spędzającego życie na pieszych wędrówkach do sanktuariów, nieustannej modlitwie rezusowej oraz czytaniu Biblii i dobrotolubia. Dobrotolubie to w języku polskim książka, która nazywa się Filokalia. Opowieści pielgrzyma są dziełem anonimowym. Nie wiemy dokładnie, kto jest autorem tej książki. Są one stylizowane jako jedna opowieść stanowiącą zapis konkretnego pielgrzyma, po rosyjsku strannik, jakich wielu było w XIX wieku w Rosji. Pielgrzymem tym mógł być Nemytowa, chłop z guberni orłowskiej, odwiedzający wielokrotnie starca Makarego w pustelni optyńskiej. Według metropolity Hilariona autorem opowieści jest archimandryta Makary, przełożony monasteru Trójcy Świętej w Sielengińsku. To jest Buriacja, jesteśmy w okolicach Zabajkała, teren przylegający do Mongolii. Wskazuje się również jednak wielu innych autorów i dlatego kwestia, kto jest autorem opowieści pielgrzyma, ostatecznie jest nierozstrzygnięta, w związku z tym przyjmuje się, że jest to dzieło anonimowe, bądź mówi się, że autorem jest mnich wschodni. Pierwsze opowiadanie książki, zawierające cztery opowiadania pielgrzyma, ukazało się w Rosji w roku 1870 w Kazaniu, opracowane przez Paisiusza, igumena tamtejszego monasteru świętego Michała Archanioła, i później miało jeszcze trzy kolejne wydania. Drugą, uzupełnioną i poprawioną wersję, wzorowaną dla kolejnych wydań i przekładów, przygotował w 1884 roku biskup tambowski Teofan Pustelnik. Był on również tłumaczem Filokalii na język rosyjski. Dodał on do opowieści wybór tekstów patrystycznych związanych z modlitwą jezusową pod tytułem Trzy klucze do skarbca modlitwy wewnętrznej. W roku 911 w nowym wydaniu powstającym pod kierownictwem biskupa wołogockiego Nikona dodano jeszcze drugą część zawierającą trzy dodatkowe opowiadania znalezioną w dokumentach zmarłego starca Ambrożego z Optimy. Czyli opowieści pielgrzyma, które mamy dzisiaj w dzisiejszym wydaniu, mają swego rodzaju ewolucję. Najpierw to są cztery opowiadania, później do tego dochodzą trzy traktaty związane z modlitwą jezusową. Opowieści te, kolejne wydania rosyjskie, ukazały się we Francji w roku 1930, 1933 i kolejnych. Opowieści były wydane również w Związku Radzieckim w tak zwanym samizdacie. To było podziemne wydawnictwo, które nielegalnie publikowało książki w Związku Radzieckim. Wydanie krytyczne oryginalnego tekstu ukazało się również w roku 2013 we Francji. Tego wydania dokonał Aleksis Pętkowski. Dzięki prostocie i pięknie tej książki, o czym zaraz będę mówić, książka ta ukazała się również w bardzo wielu tłumaczeniach. Pierwszym był przekład na język niemiecki w roku 1925, kolejne na język angielski w 1931. W języku polskim, czyli to, co nas interesuje, książka ukazała się w roku 1988, wydana w wydawnictwie w Poznaniu. Czym są opowieści pielgrzyma i dlaczego zachęcam do lektury i dlaczego mnie osobiście bardzo zafascynowała ta książka?
Mianowicie trafiło na moich, do moich rąk 9 lat temu i od tego czasu chcę Wam powiedzieć, że co roku, obowiązkowo raz w roku czytam tę książkę. Jak czytałem o tym przed chwilą, są to powieści pielgrzyma. Książka bardzo prosta. Mówi o nieustannej modlitwie serca, modlitwie wewnętrznej. Jest taki ruch, nazywa się ruchem hezychastycznym, ruch hezychastów, właśnie osób, które są to głównie misi wschodni, którzy wchodzą w te tajemnice modlitwy nieustannej. Pan Bóg zaprasza nas do modlitwy. Na kartach Pisma Świętego widzimy, że Bóg zaprasza nas do modlitwy nieustannej. I właśnie w tej książce jest właśnie powiedziane, jak tego można dokonać. Czy może jak tego dokonał, jak w te tajemnice modlitwy wchodził ten pielgrzym. Mnie osobiście, muszę Wam powiedzieć, ujmuje taka prostota tej książki, również jej głębia. Postaci, które spotykamy na kartach tej książki, wydają się takie bardzo proste, czasami nawet infantylne, ale jest tam tak niesamowita głębia duchowa, również analiza poszczególnych profili osobowościowych, ale z punktu widzenia duchowego mnie ta książka bardzo porusza. Przede wszystkim dla mnie ona jest taką zachętą do modlitwy nieustannej, jest dla mnie taką zachętą do pielęgnowania modlitwy Jezusowej, czyli tego wezwania: Jezusie, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną. Albo: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną grzesznikiem. Ta modlitwa powtarzana nieustannie, właśnie modlitwa ślepca z Ewangelii, jest modlitwą, która właśnie zwaną modlitwą nieustanną, modlitwą, do której jesteśmy zaproszeni, aby również właśnie wejść w tajemnicę głębi modlitwy. Jak wiecie, jestem fanem czytania Pisma Świętego i co roku czytam Biblię od początku do samego końca. I właśnie pod wpływem książki Opowieści Pielgrzyma zmieniłem troszeczkę metodologię czytania Biblii. Mianowicie dawniej czytałem Biblię od samego początku do końca, ale właśnie w Opowieściach Pielgrzyma jest przepiękny moment, kiedy jeden z bohaterów dzieli się swoim doświadczeniem życia, że od pewnego momentu czyta codziennie jedną Ewangelię w całości. Ja w mojej metodologii czytania Pisma Świętego całego w ciągu roku, całej Biblii, zauważyłem, że Ewangelię czytam tylko raz w ciągu roku, więc żeby właśnie zwiększyć ilość, przepraszam za to słowo, czytanej Ewangelii, teraz czytam to trochę inaczej. Najpierw czytam pięcioksiąg, potem czytam cztery Ewangelie. Później czytam księgi historyczne, czytam cztery Ewangelie. Później księgi mądrościowe, cztery Ewangelie. Dalej proroków, przychodzą cztery Ewangelie, Nowy Testament do końca i znowu cztery Ewangelie. To właśnie Opowieści Pielgrzyma były tym, co mnie zainspirowało, aby Ewangelię czytać więcej, aby wczytywać się częściej w te teksty, które są tekstami świętymi, natchnionymi, mówią o życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale chciałem mówić o Opowieściach Pielgrzyma. Ta książka jest dostępna w trzech różnych wersjach. Pierwsze to wydanie papierowe, czyli taka normalna, zwykła książka, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Jest też wydanie elektroniczne jako e-book, ale jest też również wydanie jako audiobook. I ja właśnie mówiąc, że czytam co roku Opowieści Pielgrzyma, to może nie do końca jest poprawne słowo czytam, bo po prostu słucham tych opowieści, no ale myślę, że to jest to samo, przeczytać książkę i wysłuchać przeczytanej. Zachwyca mnie, jest przepiękna, we mnie powoduje swego rodzaju właśnie tęsknotę za taką głęboką modlitwą, tęsknotę za ciszą, tęsknotę za miejscami odosobnionymi, w którymi możemy spotkać Boga. Mam nadzieję, że tym będzie również dla Ciebie. Bardzo serdecznie więc polecam lekturę tej książki Opowieści Pielgrzyma. Mam nadzieję, że dla Ciebie również będzie to taki czas spotkania i czas takiego może też rachunku sumienia. Żyjemy w świecie, gdzie wydarzenia dzieją się bardzo szybko. Tempo życia dzisiaj jest ogromne. Opowieści Pielgrzyma to zaproszenie do rzeczywistości zupełnie innej. Można powiedzieć, dzisiaj można tylko śnić o takiej rzeczywistości. Pielgrzym, który zaszywa się w lasach, na jakichś pustkowiach tylko po to, żeby móc się modlić. Ale każdy z nas, mam nadzieję, znajdzie tą małą cząstkę dla siebie.
żeby szukać takich momentów w ciągu dnia, kiedy jesteśmy zaszyci w naszym lesie. Może to być parę chwil, może to być 5 minut czy 15 minut, kiedy my również pragniemy być na tej modlitwie sami, sam na sam z Bogiem. Kiedy nikt nam nie przeszkadza, żadne komórki, internet, telewizja czy radio, czy inni ludzie, a jesteśmy tylko z Bogiem sam na sam. Więc mam nadzieję, że również dla Ciebie tym będzie lektura opowieści pielgrzyma, do której serdecznie zachęcam. Szczęść Boże, pokój i dobro. Thank you.